Agnieszka Koster-Dudkowska, witam Państwa we wtorek, 19 listopada. Zapraszam na Jawor Express. Samorząd szkolny 3 Liceum Ogólnokształcącego w Jaworznie zaplanował demonstrację pod Urzędem Miejskim, która jest kolejnym sprzeciwem w sprawie reorganizacji szkół w mieście. Uczniowie liceum, podstawówki oraz rodzice będą walczyć, jak mówią, o uchronienie szkoły przed likwidacją. Uczniowie 3 Liceum Ogólnokształcącego chcą po raz kolejny wyrazić swój sprzeciw w sprawie planowej reorganizacji szkół w Jaworznie. W planach jest przeniesienie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących na Podłężu, gdzie obecnie mieści się 3 Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa nr 2. W tym wypadku zarówno ELO3, jak i SP2 musiałyby przenieść się w inne miejsce. Licealiści do ELO1 w Jaworznie, a uczniowie podstawówki do SP7. W związku z tym samorząd uczniowski 3 Liceum Ogólnokształcącego zapowiedział kolejny protest. Pikieta odbędzie się w środę 20 listopada o godzinie 15 pod budynkiem A Urzędu Miejskiego w Jaworznie przy ulicy Grunwaldzkiej 33. W demonstracji wezmą udział uczniowie ELO3, SP2 i SP7 i ich rodzice oraz mieszkańcy osiedla Podłęże, którzy nie zgadzają się z planami miasta. Jak mówią uczniowie ZSO, będą protestować przed likwidacją ich szkoły. Zapowiadają również pojawienie się na najbliższej sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się 28 listopada. Na demonstrację zostali przez uczniów zaproszeni prezydent Jaworzna Paweł Silbert, radni Rady Miejskiej w Jaworznie oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego. Marian Folga oraz Olivia Stadler wystartowali w Mistrzostwach Słowacji w body paintingu oraz face paintingu, które odbyły się 8 i 9 listopada. Jaworznianie wystąpili w Bratysławie jako jedyna grupa z zagranicy. Dla Mariana Folgi występ w Mistrzostwach Słowacji jest już czymś w rodzaju jego małej tradycji. Jest to już kolejny raz, gdy podejmuje rywalizację w tych zawodach i również kolejny raz, gdy wraca do domu z trofeami. No jeżdżę na te mistrzostwa już od dosyć długo, od nie wiem, może od 8 lat czy od 7. Są to 6 mistrzostwa, które tam wygrałem z rzędu. W trakcie tych mistrzostw Marianowi Foldze towarzyszyła także Olivia Stadler, która jest jego podopieczną z Młodzieżowego Domu Kultury. Która zajęła 2. miejsce w tej samej kategorii, co ja, właśnie z malowania twarzy. Malowała swoją mamę właśnie jako modelkę. No myślę, że też miała bardzo duże szanse ogólnie też wygrać właśnie w tej konkurencji. W tym roku tematyka mistrzostw obejmowała nawiązania dotyczące pop-artu oraz steampunku. Prace Mariana Folgi spotkały się z największą aprobatą sędziów, więc dwukrotnie stanął na pierwszym miejscu. Starałem się też zrobić pracę kolorową, ale nawiązałem też troszkę do kultury ogólnie, do rzeźby. No starałem się też jakoś tak zmiksować, ale zrobić też to po swojemu. Jego towarzyszka Olivia Stadler również uplasowała się wysoko. Podejmując temat pop-artu, udało się jej stanąć na 2. miejscu. Olivia nawiązała do takich typowo komiksowych ilustracji pop-artowych, jakieś właśnie takie jakaś postać, twarz, no wszystko co jest związane ogólnie takie, jak się ogólnie wpisze, poszuka się coś o poparcie, no to takie właśnie, żeby to było właśnie kolorowe, dużo kontrastowego koloru, kontrastowych takich rzeczy. Gratulujemy więc naszym artystom kolejnego zwycięstwa i życzymy powodzenia w kolejnych mistrzostwach. Jaworznianin Artur Boroński zdobył złoto w zawodach kulturystycznych na Ukrainie. Pan Artur miesiąc później wystartował w zawodach w Warszawie, gdzie tym razem zajął 2. miejsce. Artur Boroński końcem października wystartował w zawodach kulturystycznych Federacji WNBF na Ukrainie. Jednak nie byłoby tam, gdyby nie gigantyczny wysiłek związany zarówno z pracą nad swoim ciałem, jak i prezencją. Oczywiście nie są to jedyne kryteria, które musiał spełniać, by móc walczyć o zwycięstwo. Specjalizuje się w kulturystyce naturalnej, czyli w federacji, która generalnie promuje niezażywanie środków dopingujących oraz można powiedzieć, że bardzo mocno przestrzega rygorów, kontroluje to wszystko i też dba o to, żeby ci zawodnicy właśnie faktycznie nie były osobami, które te środki spożywają. Choć rywalizacja kulturystyczna została przez niego porównana do pewnego rodzaju modelingu, to okupiona jest wielką ilością pracy.
Mowa tu o zapleczu liczonym od prowadzenia odpowiedniej diety po budowę umięśnienia. Jak sam stwierdza, nie da się przygotować do startu na miesiąc wcześniej. Jeśli chodzi o takie przygotowania całe, można powiedzieć, że na takie zawody się nie przygotowujemy miesiąc czy dwa, ale można powiedzieć, że latami. Tym bardziej, że żeby sylwetkę naturalnie wypracować, no to trzeba faktycznie systematycznie przetrenować mądrze. Panu Arturowi udało się wystartować i zająć pierwsze miejsce. Kryteriów oceny było kilka. Startujący w tej kategorii zawodnicy prezentowali raczej sylwetki plażowe. Ważna jest nie tylko ekspozycja mięśni, ale także i ruchy wykonywane podczas prezentacji. Jeśli chodzi o właśnie tą kategorię, którą ja wygrałem, no to jest to przygotowanie ciała. Jeśli chodzi właśnie o ogólną taką prezentację sceniczną, czyli pozowanie, czyli podstawowe zwroty, które oceniają sędziowie, są podstawowe 4 zwroty, także jest układ dowolny. Podczas tego układu dowolnego no, trzeba pokazać tą lekkość i pewność ruchów. Kolejną rzeczą jest definicja umięśnienia. To też trzeba jakby dojść do dosyć niskiego poziomu tkanki tłuszczowej. To też jest duży dyskomfort generalnie, jeśli chodzi dla ciała, no, ponieważ no, ciało lubi mieć trochę tego tłuszczu, bo to jest zdrowe dla hormonów i wszystkiego. I kolejna sprawa, no to też wiadomo, wielkość tego umięśnienia. W mojej kategorii były dobrze punktowane sylwetki, które miały V-kształt, taki tradycyjny właśnie. Przypominały troszeczkę sylwetki plażowe, ale wiadomo, z lepszą definicją, z lepszymi zaokrągleniami brzuszców mięśniowych, gdzieś tam w okolicy barków, klatki piersiowej. Na pewno ten brzuch był bardzo brany pod uwagę. Miesiąc później pan Artur również reprezentował się w Warszawie. Tu również udało mu się odnieść pewien sukces, ponieważ uplasował się na drugim miejscu. Brałem udział w zawodach, które były znacznie większe i znacznie cięższe dla mnie. Pod tym względem była znacznie większa ilość zawodników właśnie przygotowanych na arenie właśnie w Polsce, gdzie zająłem właśnie drugą lokatę. Do pierwszej nie było, myślę, że jakoś daleko. Myślę, że to już bardziej było takie troszeczkę zmęczenie tego organizmu, ponieważ jest to duży wysiłek. Warto zaznaczyć, że federacja WNBF, w której startował nasz rozmówca, ściśle kontroluje rywalizację bez dopingu. Naszemu rozmówcy życzymy również kolejnych sukcesów. Instytut Europy Środkowej podaje, że w ciągu niespełna 3 lat areał zasiewów w Ukrainie zmniejszył się o ponad 21%. Jednocześnie sektor rolny stał się kluczowym źródłem dochodów budżetu państwa. Chociaż wartość eksportu spadła, to jego udział w dochodach ze sprzedaży zagranicznej wzrósł z 41% do 61%. Rolnictwo Ukrainy oczywiście przeżywa teraz trudne czasy, wiadomo, przez wojnę, która toczy się właśnie na terytorium tego kraju. Według różnych szacunków od 20 do 30% ziemi rolniczej została nieprzydatna dla uprawiania właśnie rolnictwa w tym kraju przez działania wojenne, więc struktura produkcji rolniczej w Ukrainie się zmieniła, wykazując zmniejszenie w produkcji zbóż oraz zwiększenie produkcji zwierzęcej, ale nie przez to, że tak naprawdę zmieniła się wielkość tej produkcji, lecz raczej zmieniła się właśnie wielkość całościowa produkcji Ukrainy. Rozwój rolnictwa to jest niezbędne wymaganie dla Ukrainy, dlatego żeby ten kraj przetrwał i dalej działał i rozwijał się właśnie w warunkach wojny i także, żeby miał niezbędne zasoby jak dla własnej konsumpcji, to znaczy dla konsumpcji ludzi Ukraińców, tak i dla eksportu. No wiadomo, eksport daje przypływ środków oczywiście niezbędnych dla funkcjonowania tego kraju. Eksport produktów rolno-spożywczych odbywa się za pomocą, z wykorzystaniem różnych szlaków, to znaczy morskiego, nie patrząc na to, że tak zwany korytarz przez Czarne Morze był przez jakiś czas zablokowany przez działania agresora, jednak
możliwość transportowania, te możliwości logistyczne, które nadaje nam na przykład transportowanie za pomocą portów nie tylko na Morzu Czarnym, lecz także na rzece Dunaj, ale także dzięki pomocy krajów sąsiednich, nie patrząc na to, że na granicy z niektórymi te korytarze były blokowane, jednak niektóre kraje sąsiednie pozwalają Ukrainie transportować produkcję rolniczą, która dalej będzie reeksportowana do krajów Afryki i Bliskiego Wschodu, co oczywiście jest bardzo ważne dla żywienia ludzi tych krajów. To już wszystkie informacje w dzisiejszym Jawor Ekspresie. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę miłego wieczoru. Do zobaczenia już jutro.